Wstęp do filmu instruktażowego dla seniorów z zestawem ćwiczeń na każdy dzień, mówi wicemarszałek Marek Bogusławski. Szanowni Państwo, zaproponowany film z ćwiczeniami oraz prelekcje dietetyka i psychologa, który to film dbając o dobrostan fizyczny naszych seniorów, a film ten przygotowany jest przez Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, zrealizował właśnie film edukacyjny pod tytułem Zdrowie w warunkach izolacji domowej spowodowanej przez COVID-19. Jednakowoż zachęcając naszych seniorów do aktywności fizycznej, trzeba pamiętać, żeby przed podjęciem tej aktywności fizycznej koniecznie zasięgnąć porady swojego lekarza, czy i w jakim zakresie możemy tę fizyczną aktywność podjąć. Ta aktywność fizyczna niesie za sobą same dobre rzeczy w tej niełatwym czasie, jaką jest izolacja w okresie trwania pandemii COVID-19. Trzeba pamiętać, żeby stosować się do pewnych zasad, a myślę, że starannie, systematycznie wykonywane ćwiczenia fizyczne przyniosą określony skutek, dobry skutek dla organizmów i psychiki, co ważne, naszych seniorów. Po pierwsze, starajmy się wykonywać ćwiczenia w okresie mniej więcej 30-minutowym o takiej niezbyt wysilonej, umiarkowanej, intensywnym ćwiczeniu. Podczas tych ćwiczeń starajmy się miarowo oddychać. Ćwiczyć należy zawsze we własnym tempie i robić to płynnie i dokładnie. I trzeba też pamiętać, żeby te ćwiczenia wykonywać naprzemiennie z płynnym i dokładnym oddychaniem. Chcąc wzmocnić nasze ciało, ale też i zapobiegać przed upadkiem, należy wykonywać też 2-3 razy w tygodniu ćwiczenia siłowe naprzemiennie z ćwiczeniami, które poprawiają koordynację. I co ważne, proszę Państwa, jeśli wykonujemy określone ćwiczenia i pojawiają się w określonych partiach naszego ciała dolegliwości bólowe, należy skorygować te ćwiczenia i ruchy, które powinny być naśladownictwem naszych naturalnych, płynnych ruchów, te ruchy właśnie w taki sposób wykonywać. Jeśli mimo wszystko ten ból nadal występuje, takie ćwiczenie należy zaprzestać. Natomiast jeśli przy wykonywaniu tych ćwiczeń fizycznych występuje czy wystąpi nagły ból głowy, ból w klatce piersiowej, oczywiście natychmiast przerywamy to ćwiczenie i staramy się zasięgnąć jak najszybciej porady naszego lekarza domowego. Szanowni Państwo, należy kontrolować swoje tętno przy takich ćwiczeniach. Na początek, jeśli zaczynamy nasze ćwiczenia fizyczne, tętno nie powinno być wyższe niż 100 na minutę. Natomiast jeśli już mamy rozwinięty cykl tych ćwiczeń fizycznych, pamiętajmy taki wzór, tętno nie powinno być wyższe niż 220 minus nasz wiek. To jest to graniczne górne tętno, jakie nie powinniśmy przekraczać, czyli nie powinniśmy zbyt intensywnie ćwiczyć, żeby właśnie ten pułap tego tętna był przekroczony. Proszę Państwa, to o czym mówię, ten aktywny wysiłek senioralny powoduje co? Że będziemy mieć wzmocniony układ odpornościowy, że obniżymy ciśnienie, że poprawimy funkcjonalność układu oddechowego, poprawi się, zwiększy się nasza frakcja wyrzutowa naszego serca, przez co
nasz organizm, nasze ciało również będzie o wiele w lepszy sposób ukrwione i dokrwione. Poprawia się elastyczność w naszych stawach i elastyczność naszych tkanek, przez co nasz układ ruchu będzie również w sposób bardziej taki i statyczny, i taki dynamiczny, będzie się przystosowywał do każdych warunków, jeśli chodzi o warunki ruchowe naszego organizmu. Poprawimy sobie koordynację, sprawność ruchową i naszą równowagę. Jednym słowem, jeśli będziemy się stosować do tych wytycznych, o których przed chwilą mówiłem, myślę, że w sposób znaczący poprawi się nasza wydolność ruchowa, ale i też psychiczna, i dzięki temu możemy w sposób prawie bezboleśny przejść, jak to się mówi, suchą nogę przez tę rzekę, jaką jest rzeka pandemii COVID-19. Mówi Piotr Kochański, Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii. Obecna pandemia, stan lockdownu, a także częsty przymus izolacji ze względu na przechodzenie koronawirusa powoduje, że spędzamy w domu coraz więcej czasu. Cierpi na tym zarówno nasze zdrowie psychiczne, jak i somatyczne. Sam zauważyłem w trakcie izolacji znaczny spadek wykonywanych kroków w ciągu dnia. Kiedy normalnie chodzę do pracy, wychodzę na spacer z dzieckiem, czyli do sklepu, łączna ilość kroków osiąga około 6 tysięcy do 10 tysięcy kroków. W trakcie izolacji ilość tych kroków spadła do około 1000 kroków. O aktywności fizycznej w szczególności powinny pamiętać osoby starsze, których tryb życia na emeryturze również prowadzi do częstego siedzenia w domu i zmniejszenia ilości ruchu. Ograniczenie i tak już niewielkiej ilości ruchu przyczyniło się w moim przypadku do wzrostu wagi, a także znacznego spadku nastroju. Pojawiło się przygnębienie, zmęczenie psychiczne, a także trudności z koncentracją, a nawet niekiedy rozdrażnienie. Pacjenci, których w trakcie pandemii przybywa, również skarżą się na stan obniżonego nastroju, niechęć do podejmowania aktywności czy przewlekłe zmęczenie. A są to już flagowe objawy depresji. Czemu tak się dzieje? Przyczyn może być kilka. Wraz z brakiem ruchu i codziennego wysiłku ciało produkuje mniej endorfin, a mózg jest mniej dotleniony. Dlatego chciałbym Państwa zachęcić do podejmowania jakichkolwiek ćwiczeń we własnym zakresie, we własnych domach. Co można dzięki temu uzyskać, a czego uniknąć? Zaczynając od czynników związanych bezpośrednio z ciałem, ćwiczenia zmniejszają ryzyko przybierania na wadze, a co za tym idzie, jest istotną przeszkodą w rozwoju otyłości. Redukcja aktywności fizycznej może także zwiększyć ryzyko występowania cukrzycy, natomiast u osób zmagających się już z cukrzycą regularny ruch pomaga kontrolować poziom cukru we krwi. Aktywność fizyczna także zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby serca, a także wzmacniają mięśnie, ścięgna i kości, co z kolei zmniejsza ryzyko występowania chorób lub rozwoju chorób zwyrodnieniowych. Dlaczego o tym wspominam? No nie bez powodu mówimy w zdrowym ciele zdrowy duch. Wraz z pogorszeniem zdrowia somatycznego pogarsza się także nasze zdrowie psychiczne. Wracając jednak bezpośrednio do ducha, z mojego punktu widzenia jako psychologa najważniejszym skutkiem ubocznym braku aktywności jest osłabienie zdrowia psychicznego. Aktywność pomaga dotlenić mózg, a co za tym idzie, pozytywnie wpływa na funkcjonowanie umysłu, w szczególności na nasze zdolności poznawcze, jak pamięć czy koncentracja. Poprawia się także jakość snu. Osłabiona koncentracja będzie się także przekładała na nasze relacje z innymi. Będzie nam coraz ciężej nawiązać poprawną, właściwą komunikację z innymi. Ciężko nam się będzie skupić na tym, o czym rozmawiamy. Ciężko nam się będzie przypomnieć szczegóły tej rozmowy. Osoby aktywne fizycznie potrafią również za pomocą aktywności regulować i uwalniać negatywne emocje, jak zalegająca złość czy niepokój. Przykładowo, trening siłowy dobrze sprawdza się do rozładowywania silnych emocji, jak złość czy frustracja. Badania wykazały, że regularna aktywność zmniejsza podatność na stany lękowe, nie mówiąc już o formie regulacji codziennych emocji. Mówi się także, że aktywność fizyczna może przyczynić się do redukcji ryzyka demencji, czy też zmniejszenia ryzyka występowania choroby Alzheimera. Badania pokazują również, że ćwiczenia fizyczne pomagają w profilaktyce obrony przed zaburzeniami afektywnymi, takimi jak depresja. Poza dotlenieniem mózgu, w trakcie aktywności fizycznych ciało uwalnia endorfinę. Co to takiego? Endorfina potocznie nazywana jest hormonem szczęścia lub endogenną morfiną. Dlaczego tak jest nazywana? Ponieważ jej głównym działaniem jest redukcja odczuwanego bólu lub łagodzenie stresu.
Badania wykazują, że hormon ten odgrywa swoją rolę w odczuwaniu takich stanów jak zadowolenie czy błogość, a także stany euforii doświadczanych w trakcie wysiłku fizycznego. Warto również dodać, że odpowiedni poziom endorfiny ma wpływ na rozluźnienie mięśni oraz regularny oddech. Analogicznie do wzrostu endorfin obniża się poziom kortyzolu, zwanego inaczej hormonem stresu. Dlatego warto dbać o wysoki poziom endorfin w organizmie. W jaki sposób można jeszcze wytworzyć endorfiny? Poza wysiłkiem fizycznym są także inne czynniki wpływające na wydzielanie tego hormonu. Należą do nich m.in. śmiech, relaks, słuchanie muzyki czy czytanie książek, czekolada, a także ostre przyprawy. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Mówi Wioletta Brudzka, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach. Podczas izolacji domowej spowodowanej przez COVID-19 bardzo często pojawia się lęk oraz stres związany z chorobą bądź troską o rodzinę, co predysponuje do sięgania po przekąski bądź produkty mające poprawić nasze samopoczucie. Dodatkowo zmniejszony dostęp do świeżych produktów żywnościowych bardzo często może przyczynić się do wybierania produktów przetworzonych. Niestety, takie błędy żywieniowe będą niekorzystnie wpływały na ogólne funkcjonowanie organizmu, czego konsekwencją będzie osłabienie układu odpornościowego. Podstawą sposobu odżywiania powinien być harmonogram posiłków, czyli określenie liczby oraz godzin posiłków w ciągu dnia. Jest to istotne ze względu na całodobowy bilans energetyczno-odżywczy. Mimo tego, że zapotrzebowanie energetyczne u osób starszych ulega obniżeniu, to zapotrzebowanie na witaminy, mikro- i makroelementy wzrasta. Należy więc pamiętać, że każdy pominięty posiłek to ograniczona ilość substancji odżywczych. Zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia rekomenduje się spożywanie 5-6 posiłków w ciągu dnia co 2-3 godziny. Zabezpiecza to odpowiednią podaż składników odżywczych, a także zapobiega spożywaniu zbyt obfitych posiłków w ciągu dnia. W przypadku zażywania leków, których przyjmowanie uzależnione jest od czasu spożycia posiłków, należy zastosować się do zaleceń w ulotce leku. Niezwykle istotna jest także odpowiednia podaż płynów, około 2 litrów dziennie. Głównie powinna to być woda, a także kawa i herbata bez dodatków słodzących takich jak cukier czy miód, a także napoje mleczne czy soki warzywne. Ze względu na często zmniejszone odczucie pragnienia należy pić często małymi łykami. Pomocne w określeniu co jeść i w jakich ilościach oraz jakie produkty uwzględniać w swojej diecie mogą być talerz zdrowia oraz piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dla osób w wieku starszym. Warzywa oraz owoce, które znajdują się u podstawy piramidy, należy uwzględnić w ramach głównych posiłków oraz podjadania. W praktyce warzywa i owoce powinny stanowić połowę tego, co spożywamy, jednak warzyw powinno być więcej. Produkty te zawierają m.in. duże ilości witamin, błonnika pokarmowego, składników mineralnych, które mają działanie przeciwmiażdżycowe, przeciwnowotworowe, a także regulują pracę przewodu pokarmowego. Najkorzystniej warzywa oraz owoce spożywać na surowo, jednak jeżeli ta forma nie jest dobrze tolerowana, można spożywać je np. w postaci rozdrobnionej, przetartej lub w postaci soków. Produkty zbożowe powinny znajdować się w większości posiłków. Zaleca się wybieranie produktów pełnoziarnistych, jeżeli są dobrze tolerowane, ponieważ zawierają więcej witamin z grupy B, składników mineralnych oraz błonnika pokarmowego. Dobrym wyborem będzie pieczywo razowe, pieczywo graham, kasze gruboziarniste, ryż brązowy, makarony pełnoziarniste, naturalne płatki zbożowe jak owsiane, żytnie czy jęczmienne. Ze względu na bogactwo składników odżywczych, produkty te korzystnie wpływają na pracę układu nerwowego, przewodu pokarmowego czy pracę mięśni. Bardzo ważne są także produkty mleczne. Zaleca się spożywanie przynajmniej 3 szklanek produktów mlecznych dziennie, głównie produktów fermentowanych, takich jak jogurty, kefiry, zsiadłe mleko, które częściowo można zastąpić serami. Niskotłuszczowe produkty mleczne są bardzo dobrym źródłem pełnowartościowego białka, wapnia, a także naturalnych probiotyków. Osoby z nietolerancją laktozy również mogą spożywać mleczne produkty fermentowane lub wybierać szeroko dostępne bezlaktozowe produkty mleczne. W żywieniu osób starszych niezwykle istotne jest zapewnienie odpowiedniej ilości pełnowartościowego białka. Najlepszym źródłem tego składnika pokarmowego są mięso, ryby i jaja. Poleca się spożywanie ryb przynajmniej 2 razy w tygodniu. Jaja można spożywać praktycznie codziennie. Ograniczeniu podlega mięso czerwone, a także przetworzone produkty mięsne, w tym wędliny. Lepiej wybierać chude mięso jak indyk czy kurczak. Dobrą alternatywą dla mięsa są nasiona roślin strączkowych, czyli produkty takie jak np. fasola, soja, soczewica czy groch. Białko znajduje się także w mleku i produktach mlecznych, orzechach, pełnoziarnistym pieczywie i kaszach. Do codziennej diety warto również włączyć oleje roślinne dodawane na zimno do surówek i sałatek warzywnych, a także orzechy i nasiona w przypadku problemów z gryzieniem w formie mielonej.
Są to produkty bogate w jedno- i wielonienasycone kwasy tłuszczowe, które mają działanie ochronne na układ sercowo-naczyniowy. Jednak ze względu na wysoką wartość energetyczną nie należy nadużywać tych produktów. Zaleca się unikanie nasyconych kwasów tłuszczowych i izomerów trans, które znajdują się głównie w słodyczach, słonych przekąskach czy produktach wysoko przetworzonych. Warto również usuwać widoczny tłuszcz oraz skórę z mięs, ograniczyć smażenie na rzecz innych metod obróbki termicznej, czy wybierać jogurt naturalny lub śmietanę o niskiej zawartości tłuszczu do zabielania potraw. Należy unikać spożycia cukru, słodyczy oraz picia napojów słodzonych. Nadmiar cukru jest przyczyną nadwagi oraz otyłości, a także zwiększa ryzyko rozwoju niektórych chorób jak cukrzyca typu drugiego czy zaburzeń lipidowych. Dodatkowo duże ilości cukru zaostrzają stany zapalne oraz osłabiają układ odpornościowy. Zamiast słodyczy, deserów i napojów słodzonych lepiej wybierać świeże oraz suszone owoce i niesolone orzechy lub nasiona. Ograniczenie warto zastosować również względem soli. Nadmierne spożycie soli prowadzi m.in. do nadciśnienia tętniczego, udaru mózgu czy otyłości. Zawartość soli w diecie można zmniejszyć dzięki wykorzystaniu ziół podczas przygotowania posiłków, zrezygnowaniu z dosalania potraw czy ograniczeniu spożywania produktów przetworzonych. Nie zaleca się stosowania gotowych mieszanek przyprawowych, które zawierają sól. Nie zaleca się także spożywania alkoholu, który jest substancją wysokoenergetyczną, a jednocześnie nie dostarcza żadnych niezbędnych składników odżywczych. Może również utrudniać wchłanianie wielu składników pokarmowych, czego konsekwencją będą niedobory pokarmowe. Należy także pamiętać o interakcjach leków z alkoholem, które mogą utrudniać przebieg leczenia, a także stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Kilka wskazówek. Potrawy powinny być urozmaicone, co zmniejsza ryzyko wystąpienia niedoborów pokarmowych. Dieta nie powinna obciążać przewodu pokarmowego, dlatego zamiast smażenia poleca się gotowanie, duszenie, pieczenie czy grillowanie. Ważną kwestią jest atrakcyjność potraw, które mają zachęcać wyglądem, szczególnie osoby z obniżonym łaknieniem. Należy uwzględnić możliwość gryzienia i jeżeli zachodzi taka potrzeba, wybierać potrawy o miękkiej strukturze, np. w formie musów czy z dodatkiem sosów. Wilgotne dania nie będą podrażniać przełyku i jamy ustnej. Zaleca się wybieranie produktów z jak najkrótszym składem, bez dużej zawartości tłuszczu, soli i cukru, a także bez zbędnych dodatków jak np. syrop glukozowo-fruktozowy. Należy uważać na interakcje żywności z lekami. Warto przeczytać ulotkę o leku lub zapytać lekarza o te kwestie. Leki najlepiej popijać wodą. Zmiany w dotychczasowym sposobie żywienia należy wprowadzać stopniowo. Warto pamiętać, że żywienie każdej osoby powinno być indywidualnie dopasowane oraz kompleksowe. W związku z tym, że wśród osób starszych często spotykamy się z wielochorobowością, dieta powinna być dostosowana do wymogów żywieniowych w danej jednostce chorobowej. Bardzo dziękuję za uwagę. Prezentacja ćwiczeń. Rozgrzewka. Wszystkie ćwiczenia wykonujemy w pozycji zasadniczej. Rozgrzewkę rozpoczynamy ćwicząc od stóp w górę, tak aby nie obciążać układu krwionośnego. Wskazówka jest szczególnie istotna dla osób cierpiących na nadciśnienie. Pamiętamy, aby każde ćwiczenie wykonywać w skorygowanej pozycji, to jest stopy ustawione równolegle, kolana zrotowane delikatnie na zewnątrz, miednica ustawiona w lekkim tyłopochyleniu, mostek uniesiony, barki opuszczone, łopatki ściągnięte, a głowa cofnięta. Każde ćwiczenie należy wykonać po 10 powtórzeń. Ćwiczenie pierwsze, pozycja zasadnicza. Rozpoczynamy ruch. Unosimy się na palcach stóp, następnie przenosimy ciężar ciała na pięty, jednocześnie podnosząc palce. Ćwiczenie drugie. Pozycja zasadnicza. Wykonujemy ruch. Przenosimy ciężar ciała naprzemiennie na zewnętrzne krawędzie stóp, następnie na wewnętrzne. Ćwiczenie trzecie. Ręce układamy na biodrach. Wykonujemy krążenia bioder najpierw w prawą stronę 5 razy, potem w lewą. Ćwiczenie czwarte. Ręce kierujemy w bok. Wykonujemy skręty tułowia, głowa podąża za ręką. Uwaga! Jeżeli zaczyna się kręcić w głowie, kierujemy wzrok w jeden punkt przed sobą. Ćwiczenie piąte. Ramiona przed siebie. Rozpoczynamy ruch. Wykonujemy naprzemiennie zgięcia grzbietowe i dłoniowe nadgarstków. Ćwiczenie szóste. Ramiona w bok.
Rozpoczynamy ruch. Wykonujemy krążenia nadgarstków, kierując dłonie do środka 5 razy, a następnie 5 razy do wewnątrz. Ćwiczenie siódme. Wykonujemy ruch. Naprzemiennie unosimy i opuszczamy barki. Wariant. Można utrudnić sobie pracę i unosząc jeden bark, jednocześnie starać się mocno opuścić drugi. Ćwiczenie ósme. Krążenia samych barków w przód i w tył. Ręce powinny być luźno opuszczone. Ćwiczenie dziewiąte. Ramiona kierujemy w bok, łokcie są zgięte. Rozpoczynamy ruch. Kierujemy dłonie raz w stronę sufitu, raz w stronę podłogi, nie zmieniając ułożenia łokci. Ćwiczenie dziesiąte. Cofamy mocno brodę i kierujemy wzrok w górę, lekko unosząc głowę tak, aby nie zmieniać ustawienia szyi. Następnie podążamy wzrokiem w stronę naszej klatki piersiowej. Ćwiczenie jedenaste. Wykonujemy rotację w odcinku szyjnym kręgosłupa, próbując spojrzeć za siebie raz przez prawe, a raz przez lewe ramię. Poniedziałek. Ćwiczenia rozciągające. Ćwiczenie pierwsze. Stajemy w niewielkim rozkroku. Rozpoczynamy ruch. Zginamy kolano prawej nogi, przenosimy na nią ciężar ciała, wyciągając prawą rękę do góry, a lewą kierując w dół. Powtarzamy to samo na drugą stronę. Wykonujemy po 10 razy na każdą ze stron. Ćwiczenie drugie. Stajemy przodem do ściany. Jedna noga w tył. Ręce prostujemy w stawach łokciowych. Dłonie oparte o ścianę są na wysokości barków. Wykonujemy rytmiczne ruchy wspięcia na palce oraz napięte. Powtarzamy ćwiczenie 10 razy, a następnie zmieniamy nogę. Uwaga! Podczas wykonywania ćwiczenia należy zwrócić uwagę, aby nie odchylać bioder do tyłu, a także pamiętać, by stawy łokciowe były cały czas wyprostowane. Ćwiczenie trzecie. Stajemy przodem do ściany, ręce prostujemy w stawach łokciowych, dłonie opieramy o ścianę na wysokości naszych barków. Rozpoczynamy ruch. Unosimy naprzemiennie raz prawe, raz lewe kolano, kierując je w stronę przeciwległego łokcia. Uwaga! Pamiętaj, aby stawy łokciowe podczas wykonywania ćwiczenia były wyprostowane. Ćwiczenie czwarte. Stajemy przodem do ściany, ręce prostujemy, unosimy na wysokość barków i opieramy o ścianę. Wykonujemy zakrok nogi prawej zgiętej w stanie kolanowym i biodrowym. Nogę lewą w zakroku prostujemy. Rozpoczynamy ruch. Wypychamy biodra i staw kolanowy prawy do ściany i wracamy do pozycji początkowej. Wykonujemy 10 powtórzeń, następnie ćwiczymy drugą stronę. Uwaga! Pamiętaj o utrzymaniu mocno napiętych mięśni brzucha przy wypychaniu bioder. Ćwiczenie szóste. Leżymy na plecach, nogi zginamy w stawach kolanowych, ramiona rozłożone są szeroko, ręce na karku, odcinek lędźwiowy kręgosłupa dociskamy do podłoża. Rozpoczynamy ruch. Przenosimy nogi raz na prawą, raz na lewą stronę naszego ciała. Powtarzamy po 10 razy na każdą ze stron. Uwaga! Pamiętaj, aby podczas wykonywania ćwiczenia łokcie cały czas przylegały do podłoża, a kolana były złączone. Wariant ćwiczenia. Jedną nogę prostujemy, a drugą przenosimy na przeciwną stronę. Ćwiczenie siódme. Leżymy na plecach, nogi zginamy w stawach kolanowych, ręce wzdłuż tułowia, a odcinek lędźwiowy kręgosłupa dociskamy do podłoża. Rozpoczynamy ruch. Prostujemy nogę prawą w stawie kolanowym wraz ze zgięciem grzbietowym stopy prawej. Należy wytrzymać 5 sekund. Wykonujemy to ćwiczenie na stronę lewą. Powtarzamy po 10 razy na każdą ze stron.
Uwaga, podczas wykonywania ćwiczenia pamiętaj, aby nie odrywać bioder od podłoża. Zwróć również uwagę, aby barki, głowa i odcinek lędźwiowy kręgosłupa cały czas przylegały do podłoża. Ćwiczenie ósme. Leżymy na plecach, nogi zginamy w stawach kolanowych, a stopy opieramy o podłoże. Ręce ułożone są wzdłuż tułowia. Rozpoczynamy ruch. Obejmujemy rękami stawy kolanowe obu nóg i przyciągamy je do brzucha, wykonując wydech. Następnie opuszczamy ugięte kończyny dolne i wykonujemy wdech. Należy powtórzyć to ćwiczenie 10 razy. Ćwiczenie dziewiąte. Leżymy na plecach, ręce wzdłuż tułowia i wyprostowane nogi. Rozpoczynamy ruch. Obejmujemy rękami staw kolanowy prawy i przyciągamy nogę prawą do klatki piersiowej. Wracamy do pozycji wyjściowej. Powtarzamy to ćwiczenie na drugą stronę. Należy wykonać po 10 powtórzeń na każdą ze stron. Ćwiczenie dziesiąte. Siadamy w siadzie skrzyżnym lub też na krześle. Ręce zaplatamy na karku, łokcie ustawiamy szeroko, broda jest cofnięta. Rozpoczynamy ruch. Kierujemy wzrok w stronę sufitu, następnie w stronę klatki piersiowej. Całość wykonujemy 5 razy. Uwaga, nie wychylaj się zbyt mocno do tyłu. Wystarczy, że przy cofniętej głowie spojrzysz lekko w górę. Wtorek. Budujemy wydolność. Ćwiczenie pierwsze. Stajemy, ręce układamy wzdłuż tułowia, ściągamy łopatki w tył i w dół. Rozpoczynamy ruch. Wykonujemy marsz w miejscu przez około 1 minutę. Uwaga, podczas marszu unosimy wysoko kolana, ramiona pracują naprzemiennie. Pamiętaj również o utrzymaniu prawidłowej postawy ciała. Ćwiczenie drugie. Stajemy, ręce układamy wzdłuż tułowia, łopatki powinny być skorygowane. Rozpoczynamy ruch, unosimy jednocześnie nogę lewą oraz rękę prawą. Wykonujemy na stronę przeciwną. Należy powtórzyć to ćwiczenie 15 razy. Uwaga, podczas unoszenia kolana stopa powinna być kierowana w dół. Ćwiczenie trzecie. Stajemy, ręce układamy na wysokość klatki piersiowej. Rozpoczynamy ruch. Wykonujemy przysiad tak, aby stawy kolanowe nie wyprzedzały palców stóp. Ramiona kierujemy w górę. Należy powtórzyć to ćwiczenie 10 razy. Uwaga! Pamiętaj o prawidłowym ustawieniu miednicy w tył o pochyleniu oraz o napięciu mięśni brzucha. Kolanami nie wyprzedzaj stóp. Jeżeli nie udaje Ci się to, wypróbuj przysiady z użyciem krzesła. Ćwiczenie czwarte. Stajemy przodem do ściany, ręce prostujemy w stawach łokciowych, dłonie oparte są o ścianę na wysokości naszych barków. Rozpoczynamy ruch, unosimy kolano w przód, a następnie wykonujemy wymach nogi w tył. Powtarzamy po 15 razy na każdą stronę. Uwaga, pamiętaj, aby stawy łokciowe podczas wykonywania tego ćwiczenia były wyprostowane. Ćwiczenie piąte. Stajemy w opadzie tułowia, ręce opieramy o krzesełko, odwodzimy w bok prawą nogę najwyżej jak potrafimy. Czynności powtarzamy 10 razy, potem zmieniamy nogę. Uwaga, pilnuj, aby Twoje plecy podczas wykonywania ćwiczenia były cały czas proste. Środa. Ćwiczenie pierwsze. Stajemy, ręce układamy wzdłuż tułowia. Można wziąć do rąk ciężarki, za które mogą posłużyć chociażby butelki wody. Odwodzimy ręce do kąta 90 stopni. Wracamy do pozycji wyjściowej. Powtarzamy to ćwiczenie 10 razy. Uwaga, pamiętaj o prawidłowym ustawieniu miednicy w tyłopochyleniu oraz o napięciu mięśni brzucha. Ćwiczenie drugie. Stajemy, łokcie zgięte, w rękach trzymamy ciężarki. Rozpoczynamy ruch.
Odwracamy dłonie w stronę sufitu, wykonujemy rotację zewnętrzną ramion i wracamy do pozycji wyjściowej. Należy powtórzyć to ćwiczenie 5 razy, następnie ustawiamy dłonie kciukami w górę i powtarzamy ćwiczenie w danej pozycji także 5 razy. Ćwiczenie trzecie. Stajemy, ręce wyprostowane układamy nad głową. Do tego ćwiczenia możemy wykorzystać ciężarki. Rozpoczynamy ruch. Wykonujemy zgięcie w stawach łokciowych, a następnie wyprost. Powtarzamy 10 razy. Uwaga! Pamiętaj o utrzymaniu prawidłowej postawy ciała oraz o napięciu mięśni brzucha. Ćwiczenie czwarte. Stajemy w niewielkim rozkroku. Ręce układamy wzdłuż tułowia. Można użyć ciężarków trzymanych w dłoniach. Rozpoczynamy ruch. Unosimy barki w górę. Wytrzymujemy kilka sekund. Powtarzamy ćwiczenie 10 razy. Uwaga! Pamiętaj, aby nie wstrzymywać oddechu podczas wykonywania ćwiczenia. Wariant to krążenia barków w przód i w tył. Ćwiczenie piąte. Stajemy w niewielkim rozkroku. Ręce układamy wzdłuż tułowia, trzymając ciężarki w dłoniach. Rozpoczynamy ruch. Wykonaj naprzemienne wymachy wyprostowanych ramion w górę i w dół. Uwaga! Utrzymuj postawę skorygowaną i napinaj mięśnie brzucha. Ćwiczenie szóste. Leżymy przodem, ręcznik układamy pod czołem, ramiona szeroko zgięte w łokciach, a dłonie mają być tak, by kciuki były skierowane w górę. Rozpoczynamy ruch. Wykonujemy wznosy ramion bez odrywania czoła od podłoża. Powtarzamy to ćwiczenie 10 razy. Ćwiczenie siódme. Leżymy przodem, ręcznik układamy pod czołem, ręce wyciągamy w przód nad głowę. Rozpoczynamy ruch. Ramiona unosimy i przenosimy w stronę tułowia nad ziemią, następnie wracamy do pozycji wyjściowej. Należy powtórzyć ten ruch 10 razy. Uwaga! Jeżeli to ćwiczenie sprawia problem, to w jego trakcie zginaj łokcie przy końcowym ruchu. Ćwiczenie ósme. Leżymy na plecach, nogi uginamy w stawach kolanowych, stopy opieramy o podłoże, ręce kierujemy w bok. Zginamy w stawach łokciowych, przedramiona ustawione są pionowo, można używać ciężarków. Rozpoczynamy ruch. Wykonujemy rotację zewnętrzną tak, by przedramionami dotknąć podłoża. Następnie przechodzimy do rotacji wewnętrznej. Uwaga, jeżeli w trakcie wykonywania tego ćwiczenia jest pogłębiona lordoza lędźwiowa, to postaraj się mocniej zginać kolana. Czwartek. Ćwiczenie pierwsze. Stajemy, ręce układamy wzdłuż tułowia. Wykonujemy wykrok jedną nogą w taki sposób, aby staw kolanowy nogi wykrocznej nie wyprzedzał stopy i wracamy do pozycji wyjściowej. Im dalej postawimy stopę, tym ćwiczenie będzie trudniejsze. Pamiętajmy, aby stopa nogi zakrocznej podczas wykonywania wykroku przeszła na palce, a nie na wewnętrzną krawędź stopy. Powtarzamy po 10 razy na każdą ze stron. Uwaga! Podczas wykonywania ćwiczenia cały czas utrzymaj wyprostowaną postawę. Mostek powinien być uniesiony ku górze. Ćwiczenie drugie. Stajemy, ramiona kierujemy w górę. Rozpoczynamy ruch. Wykonujemy zakrok. Pięta nogi zakrocznej skierowana jest w górę, ramiona w bok. Wracamy do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie trzecie. Stajemy. Nogi szeroko, stopy na zewnątrz, ręce złączone, zgięte w łokciach. Rozpoczynamy ruch. Wykonujemy przysiad tak, aby stawy kolanowe nie wyprzedzały palców stóp. Wykonaj to ćwiczenie 10 razy. Uwaga! Pamiętaj o prawidłowym ustawieniu miednicy w tyłopochyleniu. Ćwiczenie czwarte. Wykonujemy klęk podparty. Rozpoczynamy ruch. Przyciągamy kolano do brzucha, następnie wykonujemy wznos zgiętej w kolanie nogi. Uwaga! Podczas wznosów pilnuj, by nie opadał odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Ćwiczenie piąte.
Leżymy przodem, ręcznik układamy pod czołem, ręce wyciągamy przed siebie, nogi ułożone są szeroko, zgięte w kolanach. Rozpoczynamy ruch. Najpierw napinamy pośladki i wykonujemy naprzemiennie wznosy kolan. Powtarzamy 10 razy na każdą nogę. Ćwiczenie szóste. Leżymy na plecach. Ręce układamy wzdłuż tułowia, nogi zginamy w stawach kolanowych, rozstawiamy je na szerokość bioder. Mała piłka lub też zwinięty w rulon ręcznik czy też koc znajduje się pomiędzy stawami kolanowymi. Rozpoczynamy ruch, ściskamy piłkę kolanami i unosimy biodra. Opuszczamy nogi i rozluźniamy mięśnie. Należy powtórzyć to ćwiczenie 10 razy. Piątek. Ćwiczenia równoważne i stabilizacyjne. Ćwiczenie pierwsze. Stajemy, ręce układamy wzdłuż tułowia, ściągamy łopatki. Rozpoczynamy ruch. Z wdechem wchodzimy na palce, podnosimy ramiona do góry nad głowę, z wydechem wracamy do pozycji wyjściowej. Powtarzamy to ćwiczenie 7 razy. Wariant. Jeżeli ćwiczenie nie sprawia problemu, można zamknąć oczy. Ćwiczenie drugie. Stajemy z luźno opuszczonymi ramionami. Ręce kierujemy w bok. Rozpoczynamy ruch. Podnosimy jedną nogę zgiętą w kolanie. Wytrzymujemy kilka sekund i zmieniamy nogę. Wykonujemy po 5 powtórzeń na każdą nogę. Uwaga, kiedy czujesz, że tracisz równowagę, przytrzymaj się stołu bądź ściany. Wariant. Jeżeli ćwiczenie nie sprawia problemu, spróbuj uniesioną nogę prostować w kolanie. Ćwiczenie trzecie. Stajemy, ramiona kierujemy w bok. Wykonujemy wymach nogi w bok, następnie wracamy do pozycji wyjściowej. Powtarzamy 10 razy na każdą nogę. Wariant ćwiczenia. Wykonujemy wymachy ciągiem, bez kontaktu nogi z podłożem. Ćwiczenie czwarte. Wykonujemy klęk podparty, prostujemy tułów, ustawiamy ręce prostopadle do osi ciała i równolegle do siebie. Kolana ustawiamy na szerokość bioder. Rozpoczynamy ruch. Podnosimy jednocześnie prawą rękę i prawą nogę, próbując utrzymać równowagę. Trzymamy kilka sekund, z każdym powtórzeniem próbując wytrzymać dłużej. Ćwiczenie piąte. Wykonujemy klęk podparty, plecy są zgarbione, miednica podwinięta, ręce wystawione delikatnie do przodu. Rozpoczynamy ruch. Przechodzimy do podporu przodem, kolana zostają na ziemi. Utrzymujemy kilka sekund i wracamy do pozycji początkowej. Należy wykonać to ćwiczenie 10 razy. Ćwiczenie szóste. Wykonujemy siad o nogach zgiętych. Łopatki są ściągnięte, a ręce oparte o podłogę za naszymi plecami. Rozpoczynamy ruch. Podnosimy biodra tak, by uda tworzyły jedną linię z tułowiem. Wytrzymujemy w tej pozycji kilka sekund. Powtarzamy ćwiczenie 5 razy. Wariant. Utrudnieniem dla tego ćwiczenia jest wyprostowanie jednej nogi i uniesienie jej nad podłogę. Sobota. Ćwiczenia tułowia. Ćwiczenie pierwsze. Podpór bokiem na kolanach i na jednym łokciu. Druga ręka spoczywa na biodrze. Rozpoczynamy ruch. Naprzemiennie unosimy i opuszczamy biodra, jednocześnie wypychając je lekko w przód. Uwaga! Jeżeli trudno utrzymać równowagę, podpieramy się również drugą ręką z przodu. Ćwiczenie drugie. Leżymy tyłem, nogi zginamy w stawach kolanowych, ręce układamy wzdłuż tułowia, odcinek lędźwiowy kręgosłupa dociskamy do podłoża. Rozpoczynamy ruch. Unosimy zgiętą prawą nogę i rękę lewą. Dociskamy dłoń do kolana. Należy wytrzymać 5 sekund. Powtórz to ćwiczenie na drugą stronę. Uwaga! Podczas wykonywania ćwiczenia pamiętaj, aby nie wstrzymywać oddechu i dociskać dłonie do kolana. Wariant. Dociskamy rękami oba kolana naraz. Ćwiczenie trzecie.
Siedzimy na brzegu krzesła, ściągamy łopatki, stawy kolanowe zginamy pod kątem prostym, stopy opieramy o podłoże, dłonie układamy na kolanach. Rozpoczynamy ruch. Wyciągamy tułów, ciągniemy czubek głowy do sufitu, wykonujemy zgięcie grzbietowe rąk i dociskamy dłonie w kolana. Utrzymujemy napięcie przez 5 sekund, a następnie wracamy do pozycji wyjściowej. Powtarzamy ćwiczenie 15 razy. Uwaga, pamiętaj, aby przy tym ćwiczeniu nie wstrzymywać oddechu. Ćwiczenie czwarte. Leżenie tyłem, łokcie zgięte, oparte są na podłodze. Zginamy i dociągamy do brzucha jedną nogę i odkładamy na podłogę. Ćwiczenie wykonujemy naprzemiennie. Wariant. Jeżeli ćwiczenie nie sprawia trudności, nie odkładaj prostej nogi na podłogę, lecz trzymaj ją około 10 cm w górze. Ćwiczenie piąte. Wykonujemy klęk podparty, prostujemy tułów, ustawiamy ręce prostopadle do osi ciała i równolegle do siebie, kolana na szerokości bioder. Rozpoczynamy ruch, bierzemy wdech i unosimy wyprostowaną rękę oraz przeciwległą wyprostowaną nogę. Wykonujemy to ćwiczenie naprzemiennie 10 razy. Uwaga! Napnij mięśnie brzucha, utrzymaj biodra na tej samej wysokości, utrzymuj głowę w osi ciała, sięgaj daleko i patrz w podłoże. Wariant. Aby utrudnić to ćwiczenie, unieś rękę na wprost, a następnie przenieś ją w bok, tak by znalazła się na wysokości barków. Niedziela. Ćwiczenia w parach. Ćwiczenie pierwsze. Stajemy naprzeciwko siebie, ręce układamy na biodrach, stajemy w lekkim wykroku. Rozpoczynamy ruch. Wyciągamy prawą rękę i robimy wykrok lewą nogą, po czym napieramy prawą dłonią na prawą dłoń drugiej osoby, przekraczając linię pośrodkową ciała. Pozostajemy w takim ustawieniu przez 5 sekund i wracamy do pozycji wyjściowej. Powtarzamy to ćwiczenie 10 razy, następnie zmieniamy nogę wykroczną i ćwiczenie wykonujemy ręką lewą. Ćwiczenie drugie. Stajemy w niewielkim rozkroku, stoimy plecami do siebie w odległości pół metra, trzymamy butelkę z wodą w dłoniach. Rozpoczynamy ruch. Pierwsza osoba wykonuje rotację tułowia w prawą stronę, druga osoba w lewą, przekazując sobie wzajemnie butelkę. Następnie ruch wykonujemy w drugą stronę. Ćwiczenie powtarzamy 10 razy. Ćwiczenie trzecie. Stajemy w niewielkim rozkroku, stoimy plecami do siebie w odległości pół metra, trzymamy butelkę w obu dłoniach. Rozpoczynamy ruch. Wykonujemy niewielki przeprost kręgosłupa i przekazujemy butelkę nad głową drugiej osobie. Następnie wykonujemy skłon i przekazujemy tę butelkę pomiędzy naszymi nogami. Ćwiczenie należy powtórzyć 10 razy. Ćwiczenie czwarte. Stajemy naprzeciwko siebie, ręce wyciągamy przed siebie i prostujemy w stawach łokciowych. Rozpoczynamy ruch. Złapcie się za przedramiona, stojąc przodem do siebie. Jedna osoba robi krok w tył nogą prawą, a druga osoba krok w przód nogą lewą. Powtarzamy 10 razy na każdą ze stron. Uwaga, pamiętaj o prawidłowej postawie ciała. Ćwiczenie piąte. Siadamy na brzegu krzesła naprzeciwko siebie, kolana i stopy układamy na szerokość bioder, ręce układamy na biodrach, korygujemy nasze łopatki, czubek głowy wyciągamy do sufitu. Jedna z osób ćwiczących kładzie stopy na stopach partnera. Rozpoczynamy ruch. Osoba, która ma stopy na podłodze, unosi nogę prawą nad podłoże na wysokości 2 cm. W tym czasie druga z osób ćwiczących stawia opór współćwiczącemu. Napięcie należy utrzymać do 5 sekund. Następnie należy zmienić nogę po 10 powtórzeniach, zmiana ról współćwiczących. Uwaga! Pamiętaj o utrzymaniu skorygowanej postawy. Ćwiczenie szóste. Siadamy na brzegu krzesła naprzeciwko siebie, ręce układamy na biodrach.
Korygujemy łopatki, czubek głowy kierujemy w stronę sufitu. Jedna z osób ćwiczących utrzymuje złączone, zgięte kolana i stopy, druga osoba utrzymuje zgięte kolana w rozkroku, jednocześnie dotykając częścią przyśrodkową kolan współćwiczącego. Rozpoczynamy ruch. Osoba pierwsza rozchyla kolana osoby współćwiczącej. Osoba druga stawia opór, a napięcie należy utrzymać około 5 sekund. Ćwiczenie należy powtórzyć 10 razy. Następnie ćwiczenie wykonuje druga osoba z pary. Uwaga! Pamiętaj o utrzymaniu skorygowanej postawy. Ćwiczenie siódme. Siadamy na brzegu krzesła naprzeciwko siebie, kolana i stopy na szerokość bioder. Ręce wyciągamy przed siebie i prostujemy w stawach łokciowych. Dłonie ustawione są kciukami w górę. Pierwszy ćwiczący wsuwa dłonie pomiędzy dłonie drugiego współćwiczącego. Rozpoczynamy ruch. Pierwszy ćwiczący napiera na dłonie współćwiczącego, a drugi wykonuje opór. Napięcie należy utrzymać przez 5 sekund. Ćwiczenie należy powtórzyć 10 razy. Następnie zmiana rąk osób ćwiczących. Uwaga! Pamiętaj o utrzymaniu skorygowanej postawy. Mówi Mariusz Gil, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. Szanowni Państwo, przedstawiliśmy Państwu zestawy ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w warunkach domowych. Natomiast Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze umożliwia Państwu kompleksową rehabilitację pod okiem lekarzy specjalistów z dziedziny rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chirurgii dziecięcej, pediatrii, chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej. Nasz zespół liczy 15 lekarzy i 31 fizjoterapeutów. To w naszym szpitalu leczymy rocznie ponad 5 tysięcy pacjentów, nie tylko z regionu świętokrzyskiego. Świadczymy usługi rehabilitacyjne dla dzieci i dorosłych w zakresie rehabilitacji schorzeń narządu ruchu na tle urazowym, ortopedycznym, neurologicznym, reumatologicznym. Program leczenia w naszym centrum obejmuje całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską, zakwaterowanie, wyżywienie, indywidualną terapię z fizjoterapeutą oraz zabiegi fizykoterapeutyczne. Nowoczesny sprzęt, jakim dysponujemy, oraz praca znakomitych specjalistów pozwala powrócić do zdrowia wielu pacjentom. To w naszym szpitalu znajduje się lokomat, jedno z 30 kilku takich urządzeń w naszym kraju, dedykowane do nauki chodu. Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji posiada także pływanie, która pozwala urozmaicić pobyt naszym pacjentom. Z krytej pływalni całorocznie mogą korzystać również osoby niebędące naszymi pacjentami. Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze to tu powraca się do zdrowia. Mówi Krzysztof Ołownia, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Szanowni Państwo, film, z którym mieliście się okazję zapoznać, jest wynikiem pracy i zaangażowania wielu osób. Dlatego też w imieniu własnym i wszystkich pracowników Departamentu Ochrony Zdrowia chciałbym podziękować panu marszałkowi Andrzejowi Będkowskiemu, panu wicemarszałkowi Markowi Bogusławskiemu, pani dyrektor Bogumile Niziołek wraz z pracownikami Departamentu Ochrony Zdrowia, pani dyrektor Annie Ciulębie wraz z pracownikami gabinetu marszałka, panu dyrektorowi Mariuszowi Gilowi wraz z pracownikami Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, pani Beacie Matulińskiej, dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii Morawicy wraz z pracownikami oraz panu Bartoszowi Stemplewskiemu, dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Mamy nadzieję, że nagrany materiał będzie stanowić dla Państwa swego rodzaju pomocne narzędzie w walce z epidemią, z którą wszyscy się mierzymy. Dziękuję bardzo. Plansza końcowa. Herb, nazwa urzędu i strony internetowej, rok produkcji filmu.